Cześć, tu Kasia z Magazif. W tym odcinku skupimy się na tym, jak branża radzi sobie z koronawirusem. Pokażemy Wam też sporo projektów i realizacji, które ostatnimi czasy zwróciły naszą uwagę. Startujemy! Koronawirus wymusił na wielu konieczność wprowadzenia zmian. Marki przeszły na działania online i pracę zdalną, realizując swoje codzienne zadania podobnie jak dotąd. To, co się zmienia, to kanały komunikacji i sposób zarządzania. O tym, dlaczego warto zadbać, by było zwinnie i elastycznie oraz na czym polega metodyka Agile, napisała w swym felietonie Natalia Sochacka-Szpak. Z kolei Jan Sikora upatruje w zastanej sytuacji warunków do rozwoju twórczych idei. Organizowane są też webinary, jak na przykład cykl rozmów z profesjonalistami w śniadaniowym tonie, czyli kwarantanna projektanta powołana do życia przez ekipę, którą na pewno znacie z organizacji Element Talks. Odcinki znajdziecie na ich stronie. Również agencje PR publikują raporty o stanie branży, a to, czego architekci, projektanci i dystrybutorzy oczekują od mediów, badamy także i my. Zapraszamy Was zatem do wypełnienia krótkiej ankiety. Szczegóły znajdziecie na magazif.com. Siedząc w domach, więcej czasu możemy poświęcić wnętrzom. Chcemy pokazać Wam świetne polskie realizacje. Pierwszą z nich jest 100-metrowy apartament od Studia Podrys. Inspiracją dla jego wystroju było malarstwo poznańskiej artystki Katarzyny Malinowskiej. Sporo tu różu, zieleni i błękitu, mocne kolory stworzyły ciepłe i przytulne wnętrze. W projekcie znajdziemy też wzorzyste tapety, plastryko, złote dodatki oraz soczyste kolory. Drugi z projektów, tym razem autorstwa Hola Design, to warszawski apartament. Powstał w efekcie połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą mieszkań. Zadanie zespołu polegało na wygodnym zaaranżowaniu całości i ocaleniu choć części wcześniejszego wyposażenia, zgodnie z filozofią Les West. Zaprojektowali też niektóre elementy wyposażenia. Jeśli do zaaranżowania macie mniejszy metraż, zobaczcie, jak zmieniła się kawalerka na Księżym Młynie w Łodzi. Za jej projekt odpowiadał Sławomir Mateo Kotecki. Wnętrze zostało zaprojektowane tak, by tworzyło spójną całość z zabytkowym otoczeniem. W niewielkiej przestrzeni dominuje ceglana ściana, meble są w żywych barwach. Jest tutaj też świetna łaba projektu Eweliny Madalicji. Jeśli chcielibyście przenieść się do hotelu nad Morzem Czarnym, koniecznie zobaczcie projekt od Siwak & Partners. W odeskim apartamencie z sypialni mamy piękny widok na plażę, wanna wyrasta z powierzchni podłogi i przypomina mały basen, a miejsce do pracy ma za sobą ścianę, niczym w jaskini. Genialnie, prawda? To na tyle. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał, a jeśli macie news, którym powinniśmy podzielić się z innymi, piszcie na redakcję @magazif.com. Cześć!